Macie Wiśniewski, witam Pani w swej, zaczynamy od sesji Rady Powiatu i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzisiaj Rada Powiatu przyjęła uchwałę, w której każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego otrzyma dodatkową kwotę 1000 zł na wypoczynek letni. No właśnie, gdzie dzieci pojadą w tym roku? No oczywiście, jak zawsze, dzieci najchętniej spędzają wakacje nad morzem. W związku z powyższym dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych organizują wyjazdy nad morze do atrakcyjnych miejscowości. Proszę powiedzieć, co to są placówki opiekuńczo-wychowawcze? Ile ich jest na terenie powiatu lubińskiego? Placówki opiekuńczo-wychowawcze są to tak naprawdę dawne domy dziecka, tak się kiedyś nazywało, teraz ustawa pomocy społecznej i opieczy zastępczej określa to jako placówki opiekuńczo-wychowawcze, tą formę opieki nad dziećmi. Na naszym terenie mamy 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na sesji Rady Powiatu także zostały przyjęte nowe diety dla członków Rady Powiatowej za swoją obecność na sesji dyżury i obecność na komisji. No mi się podoba, ja nie wiem, czy innym mi się podoba. Wezwo w kuluarach, przede wszystkim, chociaż nie tylko, wspomnienia, owszem, ale wymiana doświadczeń. Chciałbym usłyszeć, jak to jest w innych gminach, w innych powiatach. Mam nadzieję, że coś podpatrzę. Spotkanie dzisiejsze to jest jakby podsumowanie, po pierwsze, policzenie się, ilu nas zostało jeszcze z tamtych, sprzed 25 lat, w jakim jesteśmy zdrowiu, ale również jakby dokonania, ocena dobrych i złych stron samorządności. Ja mówię, że oprócz tych dobrych jest zła strona, ale to niestety to władza ta w Warszawie spowodowała, że mamy przerost samorządności, czyli przerost powiatów, województw, gmin i tak dalej, i tak dalej. To, co kosztuje, mówimy cały czas, że państwo jest drogie, tak, jest drogie, no bo po prostu, jeżeli planowano 150 powiatów, a zrobiono ich 327, to chyba ktoś się pomylił, ktoś się pogubił. Ja na jednym z konwentów powiatów polskich zwracałem się z tym do profesora Stępnia, no to on mi powiedział, to weźcie się łączcie. Przepraszam, ja tą ustawę stworzyłem, czy oni stworzyli? Także się ją zbabrali, tak ją teraz naprawcie. Konferencja na 25-lecie samorządności zainaugurowana najmłodszego prezydenta Lubina Roberta Radzienickiego, którą poprowadziła dziennikarka TVL-u Katarzyna Szopka. Jestem mamą Kingi Rysiak. Dzisiaj się odbywa trzeci memoriał imieniem Kingi. Na tym memoriale wspominamy Kingi, jaka była. Ona kupowała siatkę. Siatka była na niej całym życiem. Była to osoba bardzo uśmiechnięta, pozytywna, bardzo opiekuńcza. Kochała życie, a przede wszystkim siatkę, którą uprawiała długo, długo, wiele lat. Mimo to umiała pogodzić sport z nauką? Oczywiście, grała nie dość, że w szkole, w drugim liceum grała i w Amico Lubin. I nie było problemu z ogarnięciem tego wszystkiego. Ułożeniem planu dnia, naprawdę, z treningu na trening, ze szkoły do szkoły. Także wszystko dawała sobie radę. Miała tak poukładany dzień, że i dla przyjaciół jeszcze znalazła czas między tym wszystkim, także super. Memoriał Kingi Rysiak, a my już jesteśmy na Marszu Rodzin dla Rodziny. Tłumy ludzi, które za chwilę zobaczymy na obrazku, były dowodem na to, że przeciwdziałamy się aborcji. Ja myślę, że eutanazji. Idziemy po jego prawej stronie. Bierzemy kabel do ręki, żeby nam się kabel nie ciągnął po ulicy. Środkowa tu powstaje. Przednia tuba. Jedna tuba do przodu, druga do tyłu. O właśnie. Dzięki Panie. Marszu dla życia i rodziny w Lubinie. Marsze dla życia i rodziny odbywają się w 140 miastach w Polsce. Gromadzą się na nich tysiące osób, które pragną zamanifestować przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunku do życia rodzinnego. Od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Te wartości są niepodważalne fundamentem składu społecznego i pomyślności każdego
Tematem tegorocznych marszów jest troska rodziców o wychowanie i bezpieczną edukację swoich dzieci. Chcemy przypomnieć, że to właśnie rodzice mają prawo i obowiązek wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wszystkie prawa rodziców pochodzące z prawa naturalnego, potwierdzone m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, powinny być przez decydentów uznane i chronione. Ponieważ rodzice pełnią pierwszoplanową rolę wychowawczą, wszelkie publiczne powinny pełnić rolę pomocniczą, uznając na autorytet i wolę rodziców. A pierwszy plan ustawy wrażliwości na potrzeby rodzin dotyczy głosowania dotyczące referendum w sprawie posłania do zdjęcia, bo konkurs jest na zdjęcia. Tego marca? Chodźcie kochani, już was widzimy. Cieszymy się, że jesteście już z nami. 1264 km przeszli, żeby powiedzieć dziś o tym, że rodzina podstawą, a nie obawą. A my dzisiaj spotykamy się, żeby ukazać światu szacunek dla życia i rodziny. Bo rodzina stanowi fundament ładu społecznego. Właśnie rodzina. A my o rodzinę dbamy. O dzieci. O mamy. A więc wszystko już wiemy, gdzie wszystko trzeba składać po kolei. Ksiądz tutaj wszystko elegancko kontroluje. Po tempo, panowie! Trener Jarosław Bako, panie trenerze, po zwycięstwie nad Miedzią pan wrócił w nietypowy sposób do Lubina. Co to było? A to było takie spontaniczne zdopingowanie chłopaków. No, wiadomo, że chce się, żeby ta passa zwycięska trwała jak najdłużej. I po ostatnim meczu po walkowerze z Widzewem rzuciłem takie hasło spontaniczne, że jeżeli wygrają chłopcy derbowy mecz z Miedzią Legnica, to ja przybiegnę ze stadionu do Lubina
tą trasę. No a że był przy tym obecny też dyrektor sportowy Piotr Burlikowski, to podchwycił to i razem tą trasę przebyliśmy. Ambitny cel i na koniec szczere gratulacje widać od chłopaków i brawa dla trenera. No, ja szczerze im gratulowałem zwycięstwa w derbowym meczu. Mam nadzieję, że oni szczerze mi pogratulowali. Dla mnie na pewno wielki sukces, że tą odległość, ten dla mnie maraton przebiegłem. Czyli w sobotę po meczu z Termaliką świcimy dwa sukcesy. No na pewno, na pewno. Jak dożyję do tego. Jeden z najnowocześniejszych pociągów należący do kolei dolnośląskich wjechał na starą stację Lubin Górniczy. Przyjechałyśmy z przedszkola w Raszówce z dziećmi na dworzec Górniczy Lubin, dawny były dworzec. I zabieramy również dzieci z oddziału zamiejscowego w Lubinie, które też przyjadą do nas do przedszkola, do ogrodu przedszkolnego bawić się. Tam na nich czeka wiele, wiele cennych atrakcji. Do pociągu oprócz dzieci z oddziału zamiejscowego w Lubinie wsiadły również przedszkolaki z miejskiej dwójki. Dzieci podróżowały z piosenką na ustach. Gdzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Z jednej strony była to niezwykła atrakcja dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka, a z drugiej też apel do PKP o wyremontowanie torów na trasie Legnica-Lubin. Tutaj pociągi pasażerskie kilkakrotnie próbowano uruchomić przy tej prędkości, która w tej chwili jest dostępna i nigdy nie cieszyły się powodzeniem, bo jeżeli 20 na godzinę trzeba przejechać kilka kilometrów, no to wiadomo, że to nie jest interesująca oferta. Natomiast jeżeli przejedziemy już dalej, za Legnicę, to między Legnicą a Wrocławiem mamy na większości odcinków prędkość 160 na godzinę. W październiku robiliśmy taki przejazd testowy. Z Legnicy do Wrocławia Głównego przejechaliśmy 32,5 minuty. A zatem, jadąc z Lubina, bylibyśmy w stanie dojechać do Wrocławia na pewno w okolicach 1 godziny, co byłoby bardzo korzystne dla mieszkańców. Oczywiście pod warunkiem, że odcinek Lubin-Legnica nie powodowałby wrażeń u pasażerów, które sugerują, że zbierać grzyby jest szybciej niż jechać. Byliśmy organizatorem takich mistrzostw w 2000 chyba pierwszym czy drugim roku, także no kilkanaście lat temu, także a teraz przypadł nam zaszczyt organizacji właśnie kolejnych takich zawodów. Celem zawodów jest podnoszenie poziomu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Państwowych Straży Pożarnych, a także motywowanie do dalszego szkolenia pożarniczego. Strażacy zmierzyli się dziś w dwóch konkurencjach. Była to sztafeta pożarnicza z przeszkodami i pożarnicze ćwiczenia bojowe. Jedna i druga konkurencja jest bardzo ciężka, tak? Tor 4 razy 100 metrów polega na tym, aby przebiec 400 metrów 4 osoby, pokonać przeszkody. Przeszkody można zauważyć tutaj, jest to ściana, jest to równoważnia, jest na końcu gaszenie pożaru, a ćwiczenie bojowe to przy użyciu węży oraz pompy musimy podać wodę oraz zalać tak zwane nalewaki. W 12 Mistrzostwach Województwa Dolnośląskiego w sportach pożarniczych udział wzięły reprezentacje 26 komend powiatowych Straży Pożarnych.